Przyjechaliśmy do miejsca, z którego pieszo udamy się do jednego z najpiękniejszych ogrodów Chin, ogrodu mistrza sieci. Początki ogrodu sięgają XII wieku. Ogród ma powierzchnię 5400 m kwadratowych i składa się z dwóch części. Wschodniej, na której znajdują się pawilony mieszkalne, oraz zachodniej, stanowiącej ogrodu. Wschodnia część zachowuje liniową sekwencję trzech pawilonów, wieży i trzech dziedzińców. Pierwszy pawilon pełnił rolę garażu tamtych czasów, czasów dynastii Qin. Do tego pawilonu wnoszono palankiny. Stoi tu replika takiego palankinu, wykonanego z drewna mahoniowego. W palankinach podróżowali dostojnicy noszeni przez tragarzy. W środku znajdowało się krzesło wyściełane jedwabiem. Rangę dostojnika i jego pozycję społeczną określano po liczbie tragarzy. Im więcej było tragarzy, tym wyższa była ranga podróżującego. Z wniesionego palankinu wysiadał gospodarz lub jego gość i stąd przechodził do dalszych pawilonów i ogrodu. Na tej pięknej bramie prowadzącej do dalszej części ogrodów widnieją znaki mówiące, że najważniejsze w życiu każdego człowieka jest edukacja. Ten napis miał przypominać dzieciom gospodarza, że aby zostać urzędnikiem cesarskim, trzeba się kształcić. Drzwi, choć drewniane, obłożone są płytkami mającymi powstrzymać ewentualny pożar przed przedostaniem się do wnętrza pawilonu. Z lewej i prawej strony widnieją rzeźby przedstawiające nauczającego Konfucjusza. Pawilon, w którym się znajdujemy, to pawilon przeznaczony dla panów. Tutaj gospodarz organizował ważne uroczystości, na przykład urodziny. Gospodarz zasiadał na jednym z dwóch krzeseł ustawionych centralnie. Goście wyżsi rangą zasiadali bliżej gospodarza. Meble to głównie repliki z czasów ostatniej dynastii Qin. Charakteryzują się tym, że są bardzo masywne i bogato zdobione oraz mają marmurowe wstawki. Kaligrafia to przeważnie sentencje i prawdy życiowe. Kaligrafia rozwijała się równolegle do malarstwa i rzeźby, a jej mistrzowie całe życie spędzali na wykonywaniu takich właśnie sentencji do zawieszania na ścianie. Obrazy, które tu zawieszono, to naturalna struktura odpowiednio przyciętego marmuru, tworzącego pejzaże. Panie spotykały się w oddzielnym pawilonie. Nie wolno im było nawet przechodzić przez pawilon dla mężczyzn. Tu mogły się spotykać, śpiewać, haftować lub grać na instrumentach. Ich przestrzeń życiowa ograniczona była tylko do domu i ogrodu. Raz na rok mogły odwiedzać swój dom rodzinny, w którym zostawali wyłącznie synowie. Ten ogród ma tysiącletnią historię. Pierwszy ogród, który tu funkcjonował, nazywał się Ogrodem 10 tysięcy woluminów. Założył go bardzo wykształcony urzędnik cesarski, który zgromadził bogate zbiory biblioteczne. Kolejni następcy kontynuowali tę tradycję, dlatego w tym pawilonie zwanym studyjnym była biblioteka i miejsce nauki dzieci gospodarzy. Wszystkie te pawilony są przestronne.
Znajdowało się bowiem w nich niewiele mebli. W centralnym miejscu ogrodu zawarta jest kwintesencja chińskiej sztuki ogrodowej. Mamy tu więc wodę w postaci stawu, otaczającego skały, pawilony oraz bogatą roślinność. Wszystko to odbija się w gładkiej tafli stawu, co powoduje, że ogród wydaje się większy. Ważnym elementem ogrodów chińskich są tak zwane księżycowe bramy, okrągłe przejścia, które na zasadzie soczewki skupiały spojrzenia na pewnym wycinku ogrodu. Dzięki temu oglądamy go dokładnie tak, jakim był założony 1000 lat temu i jakim chciał nam go pokazać architekt krajobrazu. Kolejnym elementem ogrodów chińskich są bogato zdobione ramy okienne, które znajdują się w tym pawilonie. Ramy okienne potraktowane są jako ramy obrazu. Roślinność za oknem stanowi jakby obraz w pięknej ramie. W stawie rosną nenufary. Na ogół w stawach ogrodowych hodowano lotos, ale lotos ma duże liście, a powierzchnia tego stawu jest stosunkowo niewielka. W ten sposób uzyskano taflę, w której mogą odbijać się skały, rośliny i pawilony. Nazwa ogrodu nawiązuje do zdarzenia, jakie przytrafiło się córce właściciela. Pewnego razu wybrała się na brzeg pobliskiego jeziora Taihu. Pośliznęła się i wpadła do wody, a ponieważ nie umiała pływać, zaczęła tonąć. Życie uratował jej rybak, który łowił w pobliżu ryby. Na cześć tego rybaka jej ojciec nazwał swój ogród ogrodem mistrza sieci. Aby spełniły się życzenia, ten mostek należy pokonać 3 krokami. I nie jest to wcale łatwe. Na ścianie pawilonu po drugiej stronie stawu zawieszone jest lustro. To też zabieg mający na celu iluzoryczne powiększenie ogrodu. Z kolorowych kamieni ułożono piękną posadzkę z żurawiem i sosną, symbolami długowieczności. Wokół nich 4 nietoperze. Nietoperz w języku mandaryńskim to hu. Tak samo wymawia się słowo szczęście. Ta posadzka zatem to symbol tego, czego pragnęli gospodarze – szczęścia i długowieczności.
Jest jeszcze niewielka kolekcja drzewek bonsai, ale w ogrodzie pokornego zarządcy będzie ich o wiele więcej. W jednym z licznych pawilonów prezentowane jest tradycyjne malarstwo chińskie z krajobrazami i scenami rodzajowymi z czasów cesarskich. Można by długo spacerować po ogrodzie i zaglądać do pawilonów, ale przed nami jeszcze jeden, o wiele większy ogród pokornego zarządcy. A tu mamy przykład optycznego powiększenia ogrodu. Odnosi się wrażenie, że przed nami jest ogród, a nie lustro. Piękne nefrytowe medaliony chroni szkło. Są zbyt cenne. Księżycowe okno to ostatni obraz z ogrodu mistrza sieci.